No, wow, nie, ja sobie muszę go dołożyć. Poczekajcie, sekundkę, lusterko, jakiekolwiek, cokolwiek, paniusiu. Dobra, tu mamy lusterko. Hania, jesteś wielka! Dzień dobry, moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Już się nie mogę doczekać, aż zacznę otwierać okienka, bo tak jak widzicie po tytule, tak, dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj jest ten moment, kiedy otworzymy sobie razem kalendarz adwentowy z Glam Shopu. Jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe z Glam Shopu, ja je rokrocznie kupuję totalnie w ciemno. Nigdy nie podglądam, co tam jest i jeszcze nigdy nie zawiodłam się, jeżeli chodzi o kalendarze z Glam Shopu. Tak więc, cóż, ja to kładę tu przed sobą i zaczynamy, bo ja naprawdę już mi, wiecie, rączki mi świerzbią. Dobra, otwórzmy to. Dobrze, mamy to. To zaczynajmy. Zaczynamy od jedyneczki. I dobrze. I ta jedyneczka jest taka, słuchajcie, dość ciężka. Okej, wyczuwam dwa przedmioty. Co to jest? Słuchajcie, to wygląda pięknie. Mamy dwa takie ala jajeczka. I cóż to jest? Czekajcie. Ach, peeling do ust i maseczka do ust. Słuchajcie, ja z tych glam shopowych jestem bardzo zadowolona. Mam jeszcze to ich takie masełko, już mi się kończy, stoi przy łóżku, ale naprawdę to, jak robi to usta gładkimi, to klękajcie narody, więc tego jestem mega ciekawa, ale to sobie wypróbuję później, bo jak widzicie, jestem wyszykowana, ponieważ dzisiaj udajemy się na obiad urodzinowy dla mojego Krzysia. Więc możecie mu tutaj zostawić życzenia, będzie mu bardzo miło. Ja zawsze czytam mu wszystkie komentarze, które jego dotyczą. On jest wtedy taki dumny, on jest wtedy taki szczęśliwy. Więc jeżeli macie ochotę, to tutaj specjalnie możecie do niego napisać cokolwiek. Ja wszystko przeczytam, wszystko. Dwójeczka. Dwójeczka sugeruje jakiś cień. Ale, patrzę, czy tutaj mam... coś takiego dużego, co by wskazywało na paletę, to jest dopiero dwunastka, no ale dobrze. To najpierw będziemy sobie to odkładać. Tak, tutaj mamy cienie i tak zastanawiam się, jak to zrobić. Czy teraz Wam pokazywać te odcienie, czy dopiero w paletce? Słuchajcie, mamy tutaj tak, mamy tutaj odcień, który nazywa się Latte. Latte wygląda po prostu tak. Oraz cień, który nazywa się sweterek. Ok, a sweterek jest błyskiem i ten błysk wygląda tak. Mówię, swatche zrobimy sobie później, już jak złożymy całą paletę. Ok, to była dwójeczka. Trójka. Trójeczka też nam sugeruje jakieś cienie, bo jest leciutka, płaściutka. A nie, a tryfonka zdziwko. Tutaj mamy liner. Liner nazywa się żywy ogień. No, to jest odcień, który będzie idealnie podkreślał na przykład niebieską tęczówkę. Myślę, że to może być taki odcień, którego co po niektóre osoby będą się bały, ale jest piękny i to są te linery, które tak mocno, mocno zastygają z tego, co pamiętam. Bo takie były właśnie w kolekcji Santorini. Czwórka jest właśnie taka jakaś większa, tak wygląda czwóreczka. O, i tutaj jest szminka klas... Ach, bo tutaj jest napisane na nich, na pudełku, ciołku, matołku masz napisane. Tak, to był peeling i masełko do ust, ale ja jestem ciołek, matołek, naprawdę, wiecie co? I tutaj mamy klasyczny róż, pomadka, ale to jest pomadka i do tego konturówka. I konturówka może być w bardzo ładnym takim, wiecie, różowawym odcieniu. Już robimy sobie swatcha. O tak. I zobaczcie, o matko, zobaczcie, jakie tu są gwiazdeczki wytłaczane. I tutaj ja na pewno jej będę używać, to sobie zobaczmy ten odcień. Proszę. Klasyczna pomadka, klasyczny róż. Ja mogę ją troszeczkę na usta nałożyć. O. Tak, ja pomadki z Glam Shopu bardzo lubię.
te takie właśnie ich klasyczne. No to tutaj zaskoczenie z tym kolorem, bo jest ładny, chłodny, no taki neutralny bym powiedziała, może nie chłodny, ale taki neutralny, zarówno pomadki, jak i właśnie tej konturówki. Chociaż ja ostatnio tak naprawdę to się przykleiłam do tej nugatowej i ona ma troszeczkę taką kapeńkę brązu i daje idealny obrys na moje usta. To jest taki lepszy kolor moich ust. Dobra, była czwórka, piątka. Wiedziałam, że w Glam Shopowym kalendarzu będą rzeczy, które będą mi się podobać. To wiedziałam. Piątka. Piąteczka sugeruje nam cienie, a nawet cień jeden. Nazywa się to burgundowy błękit, więc brzmi tak intrygująco, bym powiedziała. Zobaczmy sobie tak na razie tylko sam kolorek. No i tutaj moje fanki fioletów myślę, że mają sroczy zawał. I pamiętajcie, że to są wszystko oszusty kolorowe, bo ja po prostu, ja już tutaj widzę, jak będzie to wielowymiarowy odcień, bo to będzie i błękit, i fiolet. Będzie czad. Będzie czad, gwarantuję Wam to. Szóstka. Mikołajki. Gdzie są? Szóstka jest taka duża, mikołajkowa. Proszę bardzo. Ale tu nie, a tu nie napisali, co to jest. A, nie napisali. Co to jest? Ha! Wiecie co? Powiem Wam szczerze. To tylko w Glam Shopowym kalendarzu takie rzeczy się zdarzają. W jednym okienku mamy, proszę, raz, tutaj mamy podwójną maskarę. To jest baza plus tusz do rzęs. Ja tego nie mam. To jest chyba jakaś nowość, bo ja takiego nie mam jeszcze z bazą. Ja chętnie to przetestuję, bardzo, bardzo. Czyli tak, mamy jeden produkt. Gdzie lecisz, cholero? Drugi produkt, światło. Korektor rozświetlający. Ja też go bardzo lubiłam. I tutaj mamy jeszcze coś, proszę, takiego dużego. Tak jak wspomniałam, to tylko takie rzeczy, to tylko w Glam Shopie. I tutaj mamy co? Trio do konturowania. Wygląda tak, czyli było robione totalnie z myślą o tym kalendarzu. Motyw przewodni się zgadza. I tu mamy trio do konturowania. O mamuncie, ja już tutaj widzę jedną rzecz. Spójrzcie, ono wygląda tak. Wiecie co, myślę, że tego, że ten róż wy widzicie jako chłodniejszy i jaśniejszy. Ale zróbmy sobie tutaj tego swatcha. Natomiast rozświetlacz to ja widzę, że będzie czad, po prostu czad, tak mi się wydaje przynajmniej. I bronzer też w moim bardzo odcieniu, spójrzcie. Tak wyglądają. No ten rozświetlacz jest cudowny, słuchajcie, to będzie... To jest coś, co będzie dawało taką idealną taflę. Brzoskwinka gdzieś delikatnie przełamana różem, ale bardzo delikatnie. Obłędny rozświetlacz. Obłędny. Hania, ja chcę taki rozświetlacz, chociaż dobra, będę miała to. Ale no po prostu wow. 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 On jest, wiecie co, on jest pod palcem niby taki mączysty, ale czekajcie, ja Wam zaraz go rozsmaruję tutaj na rączce. Pod palcem jest taki mączysty. To tak trzeba sobie to jasno powiedzieć. Natomiast ja go tu sobie rozsmaruję na dłoni. Zobaczcie, jaki on będzie dawał efekt. Widzicie to? Mokry, przepiękny. Taki właśnie mega w moim odcieniu. No wow. Nie, ja sobie muszę go dołożyć. Poczekajcie, sekundkę, lusterko, jakiekolwiek. Cokolwiek, paniusiu. Dobra, tu mamy lusterko i dajmy go troszeczkę. No już tutaj mam rozświetlacz, nie? Ale cudo kolor, ja nie mogę. No jest czad dziewczyny, naprawdę jest czad. Jest czad. Wow, wow. Ale ten kolor mi się podoba. Hania, jesteś
jesteś wielka! No i znajdźcie mi drugą taką markę, która wkłada tak naprawdę 5 produktów, bo tutaj mamy bronzer, róż, rozświetlacz, korektor, bazę i tusz, czyli 6. W okienku numer 6 mamy tak naprawdę 6 produktów. No po prostu czat, czat, czat i jeszcze raz czat. 7, 7 moja ulubiona cyfra. Tutaj pudełeczko nam sugeruje, że będzie cień bądź cienie. Proszę. Okej, ale nie taki prasowany, poczekajcie. O, i tutaj słuchajcie, mamy cień, który nazywa się Nude Glam i to jest taki ten sypki pyłek. Ja uwielbiam te sypkie pyłki, po prostu kocham miłością wielką. Wiem, że wiele osób nie lubi takich sypkich rzeczy, natomiast ja uważam, że nic... A nie da takiego blasku jak sypki cień. Tak wygląda na palcu. Tak wygląda zesłoczowany. Wy nic nie widzicie. Wy nic nie widzicie. Słuchajcie, to jest na beżowej, bardzo jasnej beżowej bazie cień, który ma milion drobinek, jest mega wielowymiarowy, bardzo szlachetnie wyglądający. I tutaj mamy drobinki błękitne, srebrne, takie bardzo bladoróżowe. Tak, bladoróżowe, powiedzmy takie delikatnie beżowe, błękitne i srebrnawe. No po prostu wow, wow. Wy zobaczycie tutaj, jak to się błyszczy. No czat, po prostu proszę Państwa czat. No nie, sorry, ale nikt nie jest w stanie przebić glamu, jeżeli chodzi o jakość błysków, o ich różnorodność, od folii przez właśnie takie wielowymiarowe iskierkowe, po multipastele, które są duochromowe i bardzo takie subtelne, taką mgiełeczką są, no po prostu nikt takich cieni nie ma, nikt. Drogi świecie, zapraszamy do Glam Shopu. Myślę, że każdej Hudzie, każdej Denonie i po prostu każdej Pat McGrath po prostu szczena by opadła w momencie, kiedy dorwałaby w swoje ręce tą różnorodność wykończeń, jeżeli chodzi o błyski glamowe. Dobra, 8. 8 też nam sugeruje jakiś cień. Okej. Tak, i tutaj mamy 2 cienie właśnie takie do włożenia do paletki, tutaj, czyli mamy już tutaj 3. Dobra, mamy cień, który nazywa się Agawa, i drugi jest beżyk. I beżyk prezentuje się tak, to jest taki bananowy, powiedzmy, beżyk. I tutaj mamy co? Agawę. Agawa wygląda tak, ja nic nie mówię, ja po prostu będę je słoczować wszystkie, jak włożę do palety. To była 8, 9. 9 też nam sugeruje jakiś cień? Nie, nic bardziej mylnego. Chociaż nie, cień. Cień nazywa się Bogaty chyba. Tak, i to jest cień z serii Lux. I on prezentuje się tutaj tak. O, proszę bardzo, proszę bardzo. I to jest taki odcień bardzo, bardzo tryfonkowy. Zobaczcie, tak wygląda na palcu, a tak wygląda na słoczu. Mega wielowymiarowy, to jest po prostu milion multikolorowych drobinek. Bomba, po prostu bomba. I Niki Tutorial też zapraszam. No, ona nigdy tego nie zobaczy, ale umówmy się, ale zapraszam. Dopiero by jej szczena opadła, dopiero by było to jej słynne takie wow! To była 9, 10, proszę bardzo, znowu chyba cień. Mamy tutaj tak, 10. Nie, zmyłka. Mamy liner, który nazywa się nie wiem jak się nazywa, zobaczmy po prostu odcień. O, o,
ale tu chyba coś się stało z tym, z pędzelkiem, wiecie, bo pędzelek jest taki, widzicie, coś się chyba wydarzyło przy produkcji z tym pędzelkiem, bo myślę, że tym pędzelkiem to się nie bardzo da, o tutaj tym, wiecie, rysować, bo tu jest jakiś taki, nie wiem, włosek. Dobra, to pewnie trzeba będzie go obciąć, ale mam wrażenie, że ten pędzelek jest cieńszy niż te inne. Taki fiolet, ten liner. Metaliczny fiolet, zobaczcie. Burgund z fioletem, jakoś coś takiego. No powiem szczerze, że ja takich tych różnych linerów metalicznych mało używam, bo ja niestety mam już tą powiekę pomarszczoną i na mojej powiece takie formuły nie wyglądają dobrze, ale jak ktoś ma młodą, piękną, jędrną powiekę, to na pewno będą wyglądały fenomenalnie. Jedenastka leciutka, też wygląda na cienie. Tak, i mamy tutaj znowu dwa cienie. Tak, słodki mat. Słodki mat jest słodkim matem, zobaczcie. Przepiękny różyk. A tu mamy co? Carrara. Proszę, był kiedyś właśnie taki cień Carrara i on jest praktycznie biały. Dwunastka. A, dwunastka jest właśnie ta duża. Proszę, taka jest duża dwunastka. I tu też nie jest napisane, co tutaj jest w środku. Ale to nic. Bo zobaczcie, co my tu mamy. Mamy przepiękną kosmetyczkę. No i oczywiście, jak to w Glam Shopie, kosmetyczka nigdy nie jest pusta. Mamy tutaj cały zestaw pędzli. Mhm. Czyli znowu bardzo, bardzo okienko na bogato. No, ja jestem jak zawsze pod wielkim wrażeniem. To sobie rozpakujemy i ocenimy jakość tych pędzli. Pozwólcie, że później. Ja widzę, że one są mieszane. Jedne są syntetyczne, inne chyba z włosia naturalnego. A wiecie, bo żeby użyć pędzli, to ja muszę je rozpakować i generalnie, wiecie, umyć. Ale tutaj mamy też taki płaski. O, ten tutaj będzie bardzo fajny kształt. I wydaje mi się, że to są z włosia mieszanego. O, zobaczcie, tutaj jest też taki mój ten ukochany kształt. O, tak, 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 tak. Czekajcie. Tak, wydaje mi się, że to jest włosie mieszane. Ale ja muszę te pędzelki po prostu wszystkie, wiecie, rozpakować, no i oczywiście je wyprać. Więc to dopiero będę oceniała po wypraniu. No i słuchajcie, tu jest 10 pędzli plus kosmetyczka, 11 produktów w jednym okienku. Umówmy się, każda inna firma zapakowałaby każdą z tych rzeczy z osobna. Ja myślę, że ten kalendarz się bardzo szybko wyprzeda, więc ja postaram się błyskawicznie ten odcinek zmontować. Obiecuję to Wam i sobie też. 13 jest taka leciutka, ale absolutnie nie pechowa. Bo tutaj mamy gąbeczkę. Gąbeczkę jak zwykle bardzo mięciutką, przy czym jest to ten kształt łezki, który ja najmniej lubię, w związku z tym nawet nie będę tego rozpakowywać, po prostu komuś sprezentuję. Natomiast gąbki glam shopowe mają niepowtarzalną miękkość, naprawdę. 14, znowu sugeruję cienie. No słuchajcie, no to jest naprawdę, naprawdę ten kalendarz to jest takie spełnienie marzeń makijażysty. Tak, tutaj mamy cienie, mamy wszystko do makijażu i wszystko, co z makijażem związane, więc po prostu no wow. Dobra, tak, ten cień nazywa się mroźny i to jest, tutaj wy tego nie widzicie, on na pewno będzie z tych cieni błyszczących, ale czy takich multichromowych? Nie. Nie, to będzie po prostu taki srebrny cień i węgielek, czyli przypuszczam, że coś węgielgowatego. Tak, po prostu czarny mat, węgielek. Mamy 15. 15 jest taka z tych trochę cięższych. I co my tutaj w 15 mamy? Róż perłowy. Nazywa się Piękności. Wstrząśnij przed użyciem. Zobaczcie ten kolor. Ja pitole, jaki on jest ładny. Kurczę, tego pewnie znowu nie odda kamera. Tak wygląda na paluszku, tak wygląda na paluszku, a tak wygląda na słoczu. Czyli tak naprawdę to jest taki rozświetlaczo róż. Mhm.
I to jest taka, wiecie co, taka mokra, mokra tafla. Zobaczcie, myślę, że on będzie się bardzo dobrze rozkładał. Mega mi się też podoba. No, chociaż wiecie, że ja konturowania na mokro robię naprawdę bardzo rzadko, ale jeżeli już, to ja właśnie lubię takie formuły bardziej w płynie niż te takie masełkowate, o tak bym to nazwała. I tutaj mamy też dwa produkty. Mamy olejek z błyskiem, przepiękny, właśnie brokatowy. Zaraz sprawdzimy, czy smaczny. Mentolowy. Smakuje jak mentos. Taki ten granatowy mentos, ten taki troszkę mocniejszy. I tutaj mamy regenerujące serum pod oczy. Okej, serum brzmi dobrze, dlatego że powiem szczerze, ja jeżeli chodzi o kremy z Glam Shopu, ja ich nie używam. Dlaczego? Z prostej przyczyny, bo one nie mają silikonu. W związku z tym mi nie pasują konsystencyjnie. I wy to doskonale wiecie, że dla mnie te konsystencje z silikonem są bardzo ważne, ale serum nie musi mieć silikonu, więc bardzo, bardzo chętnie przetestuję. A co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczmy, to jest tak, serum regenerujące pod oczy. To silna dawka nawilżenia oraz odżywienia skóry pod oczami dzięki zawartości ekstraktu z opuncji. Dodatkowo zawiera ekstrakt z róży damasceńskiej, znany z właściwości łagodzących oraz rozświetlających rosality, coś? To unikalny składnik zawierający wszystkie pachnące cząsteczki świeżych płatków róży. Ja muszę to zobaczyć. To jest taki glutek, w sensie taki żelek, zobaczcie. Widzicie? To jest po prostu przeźroczysty żel, tego się nie spodziewałam. I bardzo, bardzo, bardzo subtelnie pachnie, ale naprawdę tak, no, ja to wyczuwam. Natomiast po chwili myślę, że tego czuć nie będzie i to jest właśnie taki zapach właśnie wody różanej. I zaraz zobaczymy, jak to będzie. Ja sobie tym nasmaruję ręce. Będzie to bardzo wydajny produkt, mega szybko, tak jakby odparowuje, wchłania się i naprawdę zostawia tą skórę miękką, gładką i nawilżoną. Czyżby coś z Glam for Skin, co mnie się bardzo spodoba? Jestem zaintrygowana, mówię poważnie, że wy nie możecie dotknąć mojej ręki teraz. Tak. Z całą pewnością będę testować. 17 również sugeruje nam jakiś cień. No i się nie myliłam, jest cień, nazywa się Polarny. O! I ten cień Polarny wygląda tak. Osiemnastka. Osiemnastka jest z tych większych, takich cięższych. I znowu tutaj śmiem twierdzić, że tu nie jest jeden produkt. Nie, jeden. Masażer do twarzy i okolic oczu. Proszę, coś takiego. No i tutaj mamy taki masażer. On jest chłodny, bo to jest metal. Ja to sobie zdezynfekuję i spróbuję tutaj pod oczami. Prawda jest taka, że ja takich rzeczy nie używam. Niestety, chociaż tak naprawdę powinnam sobie tutaj rozmasowywać, zwłaszcza, wiecie, rano, jak ja mam takie obrzęki. No nie wiem, może jak sobie położę tutaj w łazience na górze, to może. Tylko wiecie, ja rano się dość mocno spieszę, więc może jednak położyć na dole, jak wrócę ze spaceru z psiakami, ale potem muszę im dać jeść. No, dobra, gdzieś położę, na pewno. I może zacznę używać wreszcie. I to jest ze stali nierdzewnej, obrotowa rolka. Delikatnie rozluźnia mięśnie twarzy, usprawniając przepływ limfy i krwi. Okej. No to tutaj mamy pierwszą rzecz, którą ja nie wiem, czy ja będę tego używać, bo ja po prostu siebie znam, tak? Nie dlatego, że to jest niefajna rzecz, ale ja znam siebie. 19 też mi wygląda na cień. Nawet dwa. Okej. I tutaj mamy cień, który nazywa się srebrzysty oraz cień, który nazywa się orzechowy, czyli po prostu jest to taki ciepły brązik. Powiem szczerze, że jak na razie w tych takich cieniach pojedynczych chyba jeszcze nie było ani jednego takiego, który by naprawdę zrobił na mnie takie o wow.
Ale pamiętajcie, że to w zeszłym roku mieliśmy tyle takich właśnie rose goldowych, pięknych brzoskwineczek i tym podobnych rzeczy, w których jestem totalnie zakochana, tak? Tutaj mamy chyba bardziej wyjdzie chłodna paleta, tak mi się coś wydaje, tak co mi się, wiecie, w głowie zostało, ale to zobaczymy. 20 i w 20 też mamy dwa cienie i tak, mamy tutaj odcień, który nazywa się kakao, po prostu, oraz odcień, który nazywa się kompocik. Może ten kompocik będzie wreszcie takim czymś bardziej dla mnie, chociaż on jest z tych ciemniejszych. Zobaczymy, jak będzie, wiecie, wyglądać na słoczu, bo tutaj to wiecie, że tu są oszusty kolorowe, ale ten mnie się podoba. Tak, tak, tak. Tutaj mamy taką multidrobinkę i takie moje odcienie, nie? Takie trochę cieplejsze. Zobaczymy. To teraz 21. No i 21 jest takie duże i ciężkie. I tutaj znowu, jak zwykle, Haniu, nie zawodzisz, kochanie. Mamy, zobaczcie, 3 produkty. Jakie ładne kępki rzęs. Chyba pierwszy raz takie kępki wyszły w Glam Shopie. I tu mamy 10, 11 i 13. Do tego mamy klej. Mam nadzieję, że nie będzie tak szybko wysychał jak tamten, bo tamten jednak wysychał bardzo szybko, a to był mój ukochany klej, który cudownie, cudownie zmywał się z rzęs, cudownie je trzymał. I do tego mamy dwufazowy płyn do demakijażu. No, jestem bardzo ciekawa, jak on będzie sobie radził. No, ciekawe. To mnie bardzo intryguje. Trzeba dobrze wstrząsnąć, bo wiecie co, tam faza olejowa się szybciutko bardzo wytrąca, więc naprawdę trzeba szybko, szybko, wiecie, go dobrze wstrząsnąć i szybko wylewać na wacik. No, tego jestem też bardzo ciekawa. Także bardzo dobrze, z Glam for Skin mamy 2 już produkty, których jestem naprawdę ciekawa, bo nie, właściwie 4, bo tam mamy jeszcze maseczkę i ten, i peeling do ust. 22. Coś ciężkiego. Ok, i tutaj mamy dalej Glam for Skin i tutaj mamy scrub do ciała, w sensie peeling do ciała. Ale wiecie co, ja tego nie będę otwierać, bo powiem Wam szczerze, że ja tak rzadko używam peelingów do ciała, naprawdę. Bardzo, bardzo rzadko. Tam przed, wiecie, przed nałożeniem samoopalacza, ale to częściej używam takich rękawic, które peelingują, niż takich peelingów. Więc nie wiem, czy komuś tego nie sprezentuję. 23. Przedostatnie okienko, leciuśkie. Ok, i tutaj mamy jeszcze 2 cienie. I tak, mamy odcień, który nazywa się Anysz. I to jest bardzo ładny taki, taki średni brązik. Oraz odcień, który nazywa się Rdza. O, i ta rdza może być też ładna, chociaż też nie wiem, czy nie będzie dla mnie na zbyt ciemnej bazie. Tak wygląda rdza. No jak rdza, po prostu. No i ostatnie okienko, 24. Bardzo ciężkie, jak na, wiecie, jedno okienko. I zobaczmy, co tutaj Hania włożyła. Tu jest jakieś takie pudełko w pudełku. Ok, czyli tak, mamy paletkę, żeby powkładać te wszystkie cienie. I mamy magiczne pudełko. Co w tym magicznym pudełku jest? Okej, czekajcie, czekajcie, bo tutaj coś jest. Kompaktowe lusterko z podświetleniem? Czekajcie, muszę to rozpracować. I to jest w takim welurowym woreczku przychodzi. Mamy tutaj, że to jest Glam Shop. Tutaj mamy ładowanie. I ono jest podświetlane. I zobaczcie, mamy tutaj różne odcienie. I to naprawdę świeci, i to tak świeci, świeci. Mamy lusterko z podświetleniem 10-krotnym i takie normalne, normalne lustereczko. Ale to podświetlenie jest takie naprawdę... To jest ciepłe i tu jest neutralne. Tak jest bez... Tak jest chłodne, tak jest ciepłe i tak jest neutralne. No to jest zarąbisty gadżet. Naprawdę, Hania,
Proszę, paniusi, szacuneczek, szacuneczek. Ale w tym dziesięciokrotnym to ja nie powinnam moich zmarszczyków oglądać, naprawdę. No, w tym bez powiększenia wyglądają moje zmarszczki dużo lepiej. No więc, kochani, to jest super gadżet. To jest dość ciężkie, tak? No bo mamy tutaj dwa lusterka, no i na pewno jakąś taką bateryjkę, która jest tu w środku. Ale gadżet po prostu prześwietny i na przykład genialny w podróż. Myślę, że wiem, co Hanie zainspirowało. Po prostu jak wyjeżdżamy gdziekolwiek za granicę, zazwyczaj w tych hotelowych pokojach lustra, które są umieszczone w takim miejscu, że w żaden sposób to dzienne światło nas dobrze nie doświetla. Ja zawsze mam z tym problem. Coś takiego na pewno będę ze sobą wozić. Genialny pomysł. Hania, po prostu jesteś geniuszem. Dobra, kochani, słuchajcie. To wszystko. Jestem pod wielkim wrażeniem znowu kalendarza glam shopowego. Co nam wyjdzie z ułożenia tych, wiecie, tych cieni, to pokażę Wam za chwilkę, bo zaraz będziemy musieli z Krzysiem wychodzić już na ten obiad. Natomiast no, może zdążę jeszcze coś ułożyć i po prostu pokażę Wam paletkę, a jeżeli nie, to zrobimy sobie zupełnie oddzielny tutorial z makijażem wykonanym właśnie kosmetykami z kalendarza glam shopowego. No dobrze, kochani, to już wszystko. W takim razie zapraszam Was na poprzednie odcinki. Tu bądź tutaj macie poprzypinane właśnie ostatni odcinek oraz odcinek też z kalendarzem, więc może akurat tego nie widzieliście. Zapraszam serdecznie, a teraz żegnam się z Wami, ściskam, całuję i zapraszam na kolejne odcinki. Buziaki! Muah!